Dzień dobry Państwu, wszemi wobec wita kapitan Lisowski, dziś 25 kwietnia. Witam na frontowym update'cie za okres od 13 do 24 kwietnia. Szanowni Państwo, nikogo oczywiście nie zaskoczy to, że sytuacja nie wszędzie jest dynamiczna, aczkolwiek na różnych odcinkach frontu Rosjanie ciągle próbują uzyskać jakieś istotne zdobycia terytorialne. Niedługo będzie rocznica kolejna zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem, w związku z czym i do tego jeszcze 1 maja, więc Rosjanie chcą się wykazać. O tym też trochę będzie w trakcie, ale generalnie chcieliby jak najwięcej zwycięstw, które można w jakiś sposób PR-owo, zwłaszcza dla swoich obywateli, sprzedać, odnieść. Właśnie przed tymi datami, przed 1 maja i przed 9 maja. A przypomnę, my obecnie obchodzimy Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą 8 maja, tak jak reszta zachodnich aliantów. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, za chwilę o tym będziemy rozmawiać. W międzyczasie ja sobie właśnie przygotowuję mapę od Artura Micka, żeby mieć ją do dyspozycji, ale też będziemy się posługiwać wycinkowymi mapami od innych kolegów, a sytuację będziemy przedstawiać, jak to zwykle, od południa w naszym przypadku. Szanowni Państwo, więc tu i teraz, jeśli się będzie podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób, zwłaszcza bierzcie pod uwagę Patronite i Supi, a wszystkim tym, którzy już pomagają i wspierają, bardzo serdecznie za to dziękuję i zapraszam na dalszą część. Jako pierwszą rzecz wyświetlimy sobie fotkę pokazującą właśnie tu punkt ciężkości Oczeretne, które przyciąga pod każdym względem uwagę wszystkich, bo to jest miejsce, gdzie udało się Rosjanom zrobić głęboki wyłom, jeszcze nie przełamanie, ale głęboki wyłom. We froncie tu jest sytuacja z 19 kwietnia, która jasno pokazuje, co się wydarzyło, bo to w ciągu tygodnia udało się takie coś Rosjanom uzyskać, ale to jest rzecz, którą będziemy dopiero omawiać, a teraz może jeszcze trochę wrócę do takich ogólnych informacji dotyczących właśnie sytuacji na froncie. Przede wszystkim w tym okresie, o którym powiedziałem, to tak, ostatni tydzień to przede wszystkim wymiana ciosów powietrznych była. Można by je trochę wymienić. Chodzi między innymi o to, że przede wszystkim Rosjanie coraz niestety śmielej lotniczo poczynają sobie nad frontem. W chwili obecnej samolotolotów dobowo wykonują w dziale między 80 a 100. Maksimum ich możliwości to około 120 by było, według wyliczeń Macieja Korowaja, pozdrawiam, to w tym momencie są naprawdę blisko tego maksimum, więc są w optimum, a to jest niebezpieczne. Pojawiły się plotki, coraz w sumie lepiej chyba uzasadnione, o tym, że 15 kwietnia Ukraińcy wykonali skuteczny atak na jakiś wysoki punkt dowodzenia znajdujący się na okupowanych terytoriach Krymu, gdzie sporo wysokich rosyjskich oficerów zasiliło w tym momencie szeregi obok marynarzy okrętu Moskwa. Więc tu wszystko w tej kwestii w porządku. Danych szczegółowych, kto i co, jeszcze do końca nie mamy, ale coraz więcej się pojawia, a w międzyczasie również konkretne pułki powietrzno-desantowe miały okazję przyjąć, na przykład 331 pułk powietrzno-desantowy, miał okazję pozbyć się całkiem sporej gromady starszych oficerów, co mam nadzieję lekko potrafiło sparaliżować jego działania. Do tego wszystkiego, w związku z tym, że taki atak miał miejsce, oczywiście Rosjanie musieli na to zareagować. Najczęstsza reakcja to jest zaprzeczenie, tak? Więc w ramach zaprzeczenia powiedzieli, że właśnie kolejny raz zabili Budenowa. Oczywiście następnego dnia ta sama agencja, która podała, że pozbyto się Budenowa, podała informację, których źródłem znowu był Budanow, no ale to taka typowo konsekwentna rosyjska polityka informacyjna, więc można się z tego trochę pośmiać. Tymczasem
W nocy z 16 na 17 kwietnia doniesiono o ukraińskim nocnym ataku na bazę w Dżankoj, gdzie zrobiono niezłe grillowanie Rosjan, czyli stracili tam Rosjanie 3 wyrzutnie z 400, jedna do dwóch wyrzutni jest 300, co najmniej jeden radar od systemów S-400, infrastrukturę lotniskową, system dowodzenia, wóz systemu dowodzenia, obroną powietrzną. Nie udało się porazić samolotów, przede wszystkim śmigłowców, ale atak był nad wyraz skuteczny i zdecydowanie zostały do niego użyte pociski ATCMS o jak najdłuższym możliwym dniu ataku zasięgu. I to nie były te, które lecą na 85 km. Z kolei 18 kwietnia, no to niestety Rosjanie postanowili zrobić sprawdzam i zaatakowali lotnisko w pobliżu miasta Dnipro, czyli właśnie tam, gdzie w pobliżu, gdzie Dniepr skręca na południowy zachód w kierunku właśnie Chersonia. No i udało się tam porazić 2 do 3 myśliwców MiG-29, o których można przypuszczać, że co najmniej jeden lub dwa z nich były nielotami, ale niezależnie od wszystkiego, jako takie mogły nawet jako dawcy części, nawet elementów płatowca być, no ale to już tylko mogły. W ramach tego ataku niestety zaatakowano też znajdujące się w okolicy elementy baterii przeciwlotniczej S-300. Coś oberwało niestety. I można przypuszczać, że Rosjanie niestety mieli na miejscu agentów, którzy naprowadzili skutecznie ich ataki. Ataki były najprawdopodobniej wykonane przez artylerię typu Smiercz o zasięgu do 120 km, czyli Tornado, a raczej nowsze wersje Smiercza, czyli Tornado S. No cóż, niestety. Również 18 kwietnia pojawiły się dane o tym, że ukraińskie drony zaatakowały cele, instalacje wojskowe i przedsiębiorstwa produkujące sprzęt lotniczy w co najmniej 4 lokalizacjach w Rosji. Więc no, wymiana całkiem intensywna. Z kolei w nocy z 18 na 19 kwietnia Rosjanie zaatakowali ukraińską infrastrukturę. Wystrzelono 22 rakiety, z których zestrzelonych zostało 17. Wyjątkowo rakiety S-300 nie były tymi, które robiły tutaj masę, przy okazji saturując ukraińską obronę przeciwlotniczą, no ale i tak wynik niestety dosyć bolesny dla Ukrainy. W tym samym czasie też pamiętajmy, no stracili Rosjanie bombowiec 122M3, co do którego Ukraińcy twierdzą, że to zasługa ich rakiet, podobno wystrzelonych z polskiej wyrzutni S-200, chyba mocno przerobionych, bo 250 km to nie 308 od samej linii styczności wojsk ukraińskich i rosyjskich, więc coś tutaj ktoś lekko chyba może koloryzować, no ale to nie jest już pierwsze zestrzelenie na takiej dużej odległości przez Ukraińców czegoś, jeśli by to było rzeczywiście zestrzelenie, no bo dwa samoloty A-50 też poszły tym samym tropem, co Tupolew, przecież nie tak dawno temu. No, ale równie dobrze to naprawdę mogła być i ja nadal się przy tym raczej upieram. Awaria. Awaria silników przeeksploatowanych w ostatnich miesiącach Tu-22M3. Potem niestety znowu Rosjanie zaatakowali Dnipro, trafiając między innymi w dworzec kolejowy i to nie dało niestety Ukraińcom do myślenia. W ostatnim czasie, nie wiem, jakieś porażenie mózgowe w niektórych miejscach tam, gdzie panuje, jak przynajmniej to wygląda. I 20 kwietnia ukraińskie drony zaatakowały cele w wielu obwodach Rosji. 50 dronów wystrzelonych, gubernatorzy 8 obwodów rosyjskich relacjonowali, że oczywiście wszystko zostało zestrzelone i dlatego doszło do pożarów paliwa w obwodzie smoleńskim, w obwodzie kurskim i jeszcze jakieś zaczęły się palić fabryki pod Moskwą, w rejonie też Woronerza, ale wszystko zostało zestrzelone. Przy okazji też zaatakowano po raz pierwszy tak konkretnie dosyć istotne punkty sieci przesyłowej energetycznej, podstacje, które zapewniały na przykład odpowiednie przekierowywanie mocy z 3 aż rosyjskich elektrowni atomowych, kierując je między innymi do dużych zakładów pracy w Briańsku, fabryki lokomotyw, o której już mówiłem, więc nie będę się powtarzał, co tam mogą robić.
Więc tak sprawa wygląda, ale z tym Dnipro, że przy okazji znowu zaatakowanego dworca lotniska i znowu tam coś trafili, no to przepraszam, czy oni chcą robić czarnobajwkę sobie? Ukraińcy tylko teraz w drugą stronę. Czarnobajwka to było lądowisko dla śmigłowców głównie pod Chersonie. No i tam coś koło 20 coś ataków zaliczyli i zawsze skutecznie Ukraińcy na nich. No, jakaś pomroczność jasna ich dopada. No, nie jest to fajna rzecz. W międzyczasie ukraińska infrastruktura została no, kolejny raz poważnie uszkodzona. O tyle, że 15 kwietnia potrzebny był interwencyjny pobór mocy z Polski i Rumunii. No i niestety bolesne to było. Rosja tymczasem, pamiętajmy, nadal jeszcze zmaga się ze skutkami powodzi, która ogarnęła część kraju, zagrażając między innymi, ale niestety nie właśnie, niewystarczającym stopniu zakładom Kurganmaszzawod, które produkują i remontują bojowe wozy piechoty. Wyłączyła radar w Orsku, zrzuciła wiele mostów, dróg, przerwane wały. Czelabińsk w problemach, Kurgan w problemach, Orsk w problemach, Oranienburg, Magnitogorsk. No więc troszkę się podziało. Poziom wody 10-11 metrów, zapewne to wszystko znacie. Robiłem też specjalny materiał na temat powodzi w rejonie Omska i Oranienburga i kłopotów logistycznych, które są tego udziałem poprzez to, że pociągi muszą nadrabiać ponad 1,5 tysiąca kilometrów. Bliżej nawet dwóch w większości wypadków po to, by robić tranzyt materiałów ze wschodu na zachód, przede wszystkim ze wschodu na zachód, no ale z zachodu na wschód do Chin również. Więc teraz można spokojnie przejść do sytuacji frontowej z dużej mapy i tu ogólnie rzecz biorąc będziemy o tym sobie rozmawiać i trzeba powiedzieć, że na dużej ilości odcinków frontu jest spokój. Ten spokój jest być może iluzoryczny, być może to oznacza, że cisza przed burzą, ale tak w tej chwili jest. Patrząc na mapę tu i teraz w rejonie Chersonia jest w miarę stabilnie. Natomiast tu w rejonie Krynek, gdzie jest jeden z tych przyczółków, a w międzyczasie w jeszcze jednym miejscu Ukraińcy mały przyczółek uchwycili, tutaj kozaczy lachier i około 50 żołnierzy. No nie wiem, po co oni to w ogóle robią. No, brak mi w tym jakiejś głębszej myśli. Nie przekłada się to na żadne możliwości ofensywne. Nie wiąże to nawet odpowiednio dużo sił rosyjskich, bo oni dalej nie idą. No, chwycą kawałek brzegu i są ostrzeliwani. Głównie. Później będzie filmik, który pokaże, jak bardzo ostrzeliwany jest ten rejon tych Krynek, jak to wszystko wygląda. No to jest kolejny przykład apokalipsy, jak z czasów I wojny światowej. Tu co najwyżej pojedynki artyleryjskie, oczywiście z dominacją ostrzałów ze strony rosyjskiej, ponieważ tutaj stąd Ukraińcy zasadniczo ogołocili się ze wszystkiego, co może strzelać, a przynajmniej z amunicji do tego wszystkiego. Tudzież nawet z tego, co nam wiadomo, to te gorsze działa, bardziej wyeksploatowane są na takich zapomnianych w tym momencie odcinkach frontu, ale oby to nie była zła wróżba, to zapomnienie, no ale też Rosjanie na tą chwilę nie dało się zauważyć, żeby gdzieś gromadzili odpowiedni sprzęt przeprawowy, a już wiemy, że no te BWP-1, BWP-2 no jakoś z tym pływaniem sobie tak nie tak bardzo radziły, więc zostawmy to w spokoju. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Stałe próby spychania i wyrównywania po rosyjskiej myśli tutaj linii frontu. Próbowali w rejonie Nesterianki bez większych sukcesów. W rejonie Robotynego oczywiście permanentne podgryzanie, żeby spłycić ten wyłom rosyjski. Cały czas to się dzieje. Tu jest jednak sytuacja w miarę stabilna. Ten tutaj punkt, w którym w rejonie Zachirnego i Myrnego próbowali się wbijać, dalej nie uzyskali już żadnego powodzenia, tutaj nic nie posunęli się dalej. Tu przy nowo
Pokrowce też ich wysiłki no, praktycznie przyniosły efekt w postaci może 100-metrowego przesunięcia. Nie jest to coś, co warte jest większego odnotowania. Potem przechodzimy w kierunku Urożajnego na generalnie kierunku Wielkiej Nowosilki. Tu znowu w rejonie Priutnego powielane próby bezskuteczne, natomiast lekko udało się tutaj w rejonie Nowodonieckiego przesunąć linię frontu, wyrównać ją w większym stopniu i to włamanie cały czas jest tutaj intensywnie ostrzeliwane, więc tutaj straty przede wszystkim ukraińskie cały czas mają miejsce, choć nie są to aż wysokie straty, jednak są. W rejonie Szewczenkowego również Rosjanie uzyskali niewielkie sukcesy w granicach może do kilometra łącznie w ciągu tego okresu. No i przechodzimy do rejonu Wuhedaru. Też pewne mozolne, delikatne sukcesy na północ od Mykilskiego i Wołodymirivki. Jednak tu, najdalej wysuniętym w głąb kontrolowanego przez Rosjan terytorium tego łuku, nie uzyskali zbytnich sukcesów w rejonie Nowomichajliwki, ale częściowo ją oskrzydlili, oczywiście utrudniając obrońcom tutaj realizację swoich zadań. No i są jak najbardziej nastawieni na atakowanie w kierunku tej Konstantyniwki, aby tu zagrozić obronie Wuhedaru. Z rejonu Pabiedy próbują wyjść dalej po zajęciu tej miejscowości i widać próby skierowania się wzdłuż tej drogi tutaj, ale to jest skutecznie szachowane przez siły ukraińskie. Natomiast w rejonie, tam gdzie podstawą wyjściową była Marinka, doszli do Georgijewki i na tą chwilę nie udało im się pójść dalej niż co najwyżej zachodnia granica tego zbiornika wodnego. Są skutecznie zatrzymani i tutaj na tą chwilę wygląda, że w większym stopniu ta obrona okrzepła, ale dlatego właśnie zaczynają się kierować na północ w kierunek Krasnochorivki. Tu w kierunku Krasnochorivki, no i niestety tutaj jakoś im to idzie. Dojdziemy za chwilę do ważniejszych elementów, czyli zaczyna się rejon Newelskiego, gdzie mając oparcie w bazie tu w rejonie Piski i nacierając jednocześnie w Pierwomajskim, tu już oskrzydlają to niewielkie zgrupowanie pomiędzy Pierwomajskim a Newelskim. Niestety, Wodiane też jest dobrą bazą w tej chwili do działań rosyjskich i częściowo ten niewielki tutaj zbiornik jest elementem linii obronnych, zabezpieczając w tym momencie bardziej chyba stronę rosyjską przed intensywnym ostrzałem z flanki, no ale też utrudnia oczywiście Rosjanom prowadzenie natarcia, bo tutaj w tej części Pierwomajskiego pozycje w zabudowaniach są dosyć dobrze bronione przez Ukraińców. No i tu mamy strefę Awdijiwki, więc tu jest więcej rzeczy do powiedzenia. No bo tak, pogarszająca się z każdym tygodniem sytuacja operacyjna sił ukraińskich na centralnym odcinku frontu wschodniego po około 6 miesiącach ciężkich walk trwających w tym rejonie no jest widoczna. Rosjanom udało się zdobyć Nowomichajliwkę. Wieś jest istotna, gdyż stanowiła dosyć dobrą do obrony przeszkodę na drodze do Konstantyniwki. Tak? Nowomichajliwka do Konstantyniwki. To już jest tutaj kawałek niestety dalej. Dalszy postęp rosyjski w tym kierunku to również rosnące zagrożenie dla broniącego się sektora Wuhedaru, o czym wspominałem. Patrząc na jednak teraz samą Awdijiwkę, co my tu mamy? Na drodze do niej jest Marinka, której sytuację omówiłem. I teraz mamy tak.
Dużo Rosjan ginie na podejściach, na przy próbach zbliżania się do ukraińskich linii obrony, bo są drony, miny, artyleria. Dlatego Rosjanie ostatnio postanowili skrócić czas przebywania żołnierzy w tej strefie ostrzału i dali im wszystko, co mogli znaleźć. Wózki golfowe, jakieś tam bagi chińskie, ale również motocykle. No w jakimś tam jednym czy drugim miejscu przez chwilę to zadziałało przez zaskoczenie, ale potem to już słychać nawet historię o tym, że za karę jadą bez broni, bez kamizelek na tych motocyklach, robiąc tylko i wyłącznie za mięso, które ma ściągnąć na siebie ogień ukraiński, to wolą dojechać do ukraińskich linii i się poddać, jeżeli to jest tylko możliwe, niż wracać do swoich w takich sytuacjach. To takie traf kompanie albo traf pluton. Dalej. Na północ od Awdijiwki mamy mniejsze i większe postępy Rosjan w tym rejonie. Ale nie są to rzeczy, które przyciągają najbardziej uwagę. Najbardziej przyciąga uwagę rejon Oczeretnego. Tutaj jeszcze Artur nie zdążył tego zaznaczyć, ale tu już trzeba będzie za chwilę pokazywać w szczegółach, o co chodzi. Artur jest zajęty, powinniśmy nagrywać coś jutro wieczorem, no to będziemy to mieli na weekend, czyli pewnie w sobotę to poleci, ale niestety tu już Rosjanie doszli. Teraz postaram się to pokazać bardziej konkretnie, więc spójrzcie, tak to w tej chwili wygląda. To jest 19, doszli i tu zahaczyli się na południowych, nazwijmy to, zabudowaniach tej wioski Oczeretne. No ale potem już niestety było trudniej. 21 przeszli od tego punktu, który był widoczny 19, aż tutaj, całą tą jak gdyby południową część miejscowości rozdzielonej tą drogą udało im się zająć. Niestety. Następnie rozszerzyli to wszystko 22, zajmując kawałek po drugiej stronie tej drogi asfaltowej. Niestety, potem to wszystko już wyglądało nawet w ten sposób 22. I patrząc na całokształt, tu jest francuski materiał przygotowany w tym zakresie, spójrzcie. Odciążające natarcie tu rejonu natarcia tu na południu, tu jest Umańskie, tu jest Nowopokrowskie, do którego daleko im jeszcze, żeby dojść, ale tu Berdyci z oskrzydleniem dzięki temu wejściu na Oczeretne, także od północy flankują w tym momencie obrońców ukraińskich tutaj. Semeniwka i Berdyci są już w rękach rosyjskich, niestety. Tu są pokazane elementy 67. Brygady, batalion, 3. Brygada Szturmowa, która no, radzi sobie całkiem, jak wiadomo, jak zwykle dobrze. Najwięcej uwag jest do 67. Brygady, która tutaj się broni, ale generalnie tu z kolei w rejonie Oczeretnego, tu są nawet podane, ile hektarów terenu zajęli, no to jest degrengolada. Bo tu nie walczą, ja tego nie rozumiem kompletnie, całe, co najmniej bataliony i pododdziały. Tutaj walczyły kompanijne grupy taktyczne z 4 brygad. No koordynacji w tym nie mogło być. Absolutnie nie rozumiem, co tu się dzieje, kogo tutaj Bozia pokarała jakimś odpływem, że tak powiem, intelektu w tym momencie, no bo tak to chyba trzeba nazwać. Sytuacja jest generalnie tam naprawdę bliska pojęciu tragicznej. Osiedle prawie zostało porzucone przez Ukraińców, lub też Ukraińcy się wycofali. Ruscy zajęli najpierw południową część do linii kolejowej, potem przeskoczyli dalej. Pojedyncze kompanie z 47. Brygady zmechanizowanej no, nie mogła nic tam zdziałać, tak? No tutaj jest ważna rzecz. Kierunki dalszego możliwego natarcia. I to może być jedna z rzeczy, która będzie zbieżna
gdzie się ma spotkać z natarciem, które idzie na czas i fiar, a wtedy jest to bardzo niebezpieczne. Celem jest oczywiście Konstantynówka wtedy. Jak niektórzy zauważyli, rejon Gorłówki jest nadzwyczaj spokojny, ale on za chwilę się może zapełnić rosyjskimi wojskami, bo mieliby tam kogo wrzucić. Przy okazji, naprawdę Rosjanie mogą tutaj próbować upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Wcale nie jest powiedziane, że Ukraińcy właśnie nie są w trakcie realizacji zadań wycofywania się na główną linię obrony, czyli linię rzeki Wowcza. A wtedy będzie no jeszcze inaczej. To jest ta rzeka. Tego byśmy oczywiście nie chcieli. To byłyby zbyt duże straty terytorialne. No, ale jakie są ryzyka w chwili obecnej wynikające z tego tutaj bardzo kryzysowego rejonu? Tu uważam, że powinno być w tym momencie być może nawet osobiste dowodzenie Syrskiego, żeby złapał za habety wszystkich dowódców, zrobił z tym porządek i przeszacował, bo Brygada Obrony Terytorialnej, która miała bronić Oczeletnego, nawet nie miała tyle własnej artylerii, żeby była w stanie sobie poradzić. Niewłaściwie, zdecydowanie uważam, niewłaściwie użyto sił do obrony tego bardzo ważnego odcinka, a potem tej bardzo ważnej wioski. Więc to, co widzimy na mapie, to jest prawdopodobny też początek ewakuacji obecnej pierwszej linii obrony na zachód od Awdijiwki. To jest bardzo niebezpieczne. Patrząc na, w tym momencie może przejdźmy do głównej mapy, to spójrzcie. To wszystko jest, skoro jest teraz wypychane, to tutaj przebiegają tędy pewne wzgórza i skoro tu już nie Oczeletne, to tu, to są miejsca, które Sokił, Nowopokrowskie, Limańskie, które będą musiały pełnić rolę co najmniej pasa przesłaniania przed ewentualną tą główną, właściwą linią obrony w oparciu o rzekę Wowcza. Jak potężny, ewentualny ubytek terytorialny może się zdarzyć, ale przede wszystkim patrząc z perspektywy wyższej, to przepraszam bardzo, ale popatrzmy, jak to się może skończyć. Wejście bardziej tu zagrozi Konstantynówce, to co było mówione, bo tu próba głębokiego obejścia i tutaj wszystkie te wojska w rejonie Artemowe, Toreck, Petriwka, Nowochorockie. I tu jest czas i wiar. Czas i wiar w kierunku Konstantynówki, Oczeletne skręcić w kierunku Konstantynówki. Bardzo niebezpieczny manewr. Wymusi opuszczenie również tego terenu. Wejście dalej tu, skręt w kierunku Kurachowego, żeby wymusić co? Opuszczenie tego terenu. Co najgorsze, wygląda na to, że niektóre jednostki rosyjskie w ostatnim czasie znikały nam co nieco z mapy i nie chciałbym zostać zaskoczony tym, że one się odnajdą właśnie tu w rejonie Oczeletnego, gdzie zostaną wpuszczone, poszerzając ten wyłom, tak aby właśnie tutaj już typowymi zagonami pancernymi przez nieprzygotowane, jeżeli chodzi o miny, pola, uderzyć hurtem pomimo strat właśnie na południe w rejon Kurachowego i na północ w rejon Konstantynówki. No mam taką niestety poważną obawę, że to jest właśnie zamiar rosyjski w tym zakresie, no ale pewności na szczęście nie ma. Na szczęście. Wszystko to jest jeszcze przed nami. Ponadto istnieje możliwość, że Rosjanie robią sobie tylko miejsce, bo potrzebują odepchnąć ukraińskie siły tak o 15-20 km od nowej osi natarcia, tak aby ukraińska artyleria im nie przeszkadzała w rozwijaniu swojego natarcia. A Rosjanie tu
z tyłu za Awdijiwką mają kilkanaście w różnym stanie ukompletowania i zmęczenia brygad. Natomiast no, Ukraińcy tutaj za dużo w tej chwili jeszcze nie mają. Ale walki trwają już w oczeretnym, praktycznie na końcówce północnej części osiedla. Z przykrością trzeba stwierdzić, że Nowobachmutiwka i Oczeretne zostały niestety przejęte jako miejsca, co do których jest kontrola przez Rosjan, i to będzie miało złe skutki ze względu na kiepską organizację walki w tym momencie przez dowództwo ukraińskie. Przykre to. Nawet te czołgi typu Żółw przykryte blachą falistą, które się potrafiły maskować w ten sposób trochę, że niby są elementem zabudowy wiejskiej, no też swoje zrobiły, aczkolwiek też w końcu trochę poobrywały i co najmniej jeden z nich na tą chwilę jest nieczynny. No ale cóż, są bo są. Jednocześnie pamiętajcie, to jest duży sukces taktyczny w tym rejonie Oczeretnego, bo to robi pewną przestrzeń pomiędzy tym miejscem a Bachmutem. 45 kilometrów, które mogą zdecydować o obecnym obrazie sytuacji na froncie. Ta miejscowość jest kluczowa dla obecnej sytuacji w okolicy z racji położenia na wysokościach oraz obecności piętrowych budynków wielorodzinnych, pomagających w kontroli podejść do tej wioski. Ten blisko 45-kilometrowy odcinek pomiędzy wspomnianymi miejscowościami jest obecnie głównym kierunkiem, na którym Rosjanie koncentrują swój cały wysiłek zaczepny, ofensywny, na którym w ostatnich tygodniach regularnie odnoszą niestety powodzenie. No, głównym problemem sił ukraińskich broniących tego sektora są rosyjskie zdolności do prowadzenia wielokierunkowych i wspartych lotnictwem ataków. Obecnie natarcie jest prowadzone w kierunku Paras Kwiiwki, Maksymilianiwki, Kurachowego, Netaliowe, Umańskie, no i również walki w rejonie Krasnochorywki, którą wcześniej pokazywałem, gdzie Rosjanom po raz pierwszy udało się złapać realny przyczółek na południu miejscowości. Upadek Oczeretnego dał również siłom rosyjskim możliwość posuwania się na północ w kierunku Nowokalinowa, a dalsze rozwijanie tej osi to już właśnie Toreckie, to co pokazywałem. Dlaczego te działania generują olbrzymie problemy dla stabilności ukraińskiej obrony? Przede wszystkim, bo stawiają dowództwo ukraińskie przed dylematem, gdzie należy użyć swoich rezerw. Choć przypomnę, że według moich danych są rezerwy, które od dawna naprawdę nie walczyły. Cały czas odwód operacyjny i nie walczyły. Więc pomimo tego, że może są nawet ukompletowane, ruszają się, maszerują, ale z walką to tak od dawna naprawdę nie miały zbyt dużo wspólnego. Więc też te rezerwy ciągle są w ruchu. Liczebność oraz zapasy materiałowe tych rezerw są obecnie mniejsze niż bieżące potrzeby operacyjne. Najprawdopodobniej. Co sprawia, że siły ukraińskie są bardzo mocno podatne na, jak to się mówi, deficyty w skali taktycznej. Tak jak właśnie w przypadku Oczeretnego. I co stwarza ryzyko na poszczególnych odcinkach załamania się frontu na tych właśnie mniejszych odcinkach, co daje szansę Rosjanom na wejście i zastosowanie ich doktryny, czyli doktryny promocji powodzenia, a wtedy wepchną tam wszystko, co tylko mają, nie patrząc na straty. Byleby wejść głębiej w przestrzeń operacyjną ukraińską i wprowadzić pełen chaos w ich linię. Rosjanie oczywiście poprawili, naprawdę to widać, koordynację, rozpoznanie i skrócili czas reakcji, zarówno dla artylerii, jak i dla lotnictwa. Te rzeczy robią niestety Rosjanom robotę. Ponadto skupiają się na niszczeniu wszystkiego, co się tyczy obelotki, artylerii oraz walki radioelektronicznej. I odnoszą w tym zakresie jakieś sukcesy, i to na dosyć nawet dużych głębokościach, pamiętajmy o tym. To teraz przejdźmy z powrotem do dużej mapy i idziemy w kierunku Bachmutu. Tu trochę sytuacja się uspokoiła. Przede wszystkim skupiają się tutaj na odcinku Kliszciwki, żeby tu ściąć to włamanie.
Rosjanie, a oprócz tego oczywiście próby regularnego spychania na kierunku Krasne od Artemiwskiego i od Bogdaniwki, skupiając się na kierunku Czasiwiaru, ale trochę w tej chwili odpuścili względem tego, jak jeszcze tydzień temu wyglądał ten nacisk. Tu w rejonie pomiędzy Wesołym a Berestowem Rosjanom żadne większe rzeczy dalsze się nie udały, więc tu jest w miarę stabilnie. Więc sprawa jest w miarę jasna. Pojawiają się też takie informacje o tym, że co niektóre brygady powstałe z zaciągu ochotniczego, na przykład ta 67. Brygada, no to są bardzo ostre tarcia pomiędzy przysyłanymi w tej chwili przez Syrskiego, nazwijmy to regularnymi dowódcami, a tymi, którzy dowodzili tymi oddziałami wcześniej, są oskarżenia o ich niepełne kompetencje, że w sumie to swoją rolę już spełnili, teraz już się do tego nie nadają na takim szczeblu. Wygląda to trochę tak, jak gdyby, no niestety, na zamówienie ktoś chciał zepsuć dotychczas nieźle, co najmniej nieźle działające jednostki. No to nie jest dobry pomysł. Za Załużnego to jakoś działało, no tutaj z Syrskim ewidentnie widać piach w szprychach, piach w trybach. Nie wiem, jak to się potoczy. Tu na kierunku Tern regularnie, w spektakularny sposób niszczone są jakieś rosyjskie pojazdy, ale nie jest to nic, co można nazwać jakimś konkretnym naciskiem i atakiem. I taka sytuacja aż do samej północy, do góry i w rejonie Tabaiwki w miarę spokojnie i Synkiwki. Ale ostrzał Charkowa cały czas jest realizowany, nie tylko w ostatnim czasie, również Czernichów oberwał, czyli tu z zaskoczenia. Rosjanie twierdzą, że ostrzelali hotel, w którym było dowództwo odcinka Północ. To nie jest powiedziane, że to im się nie mogło oczywiście udać. Ukraińcy tutaj się do niczego nie przyznają, natomiast no, zdecydowanie agenturalna działalność rosyjska jest widoczna, ale od tych odcinkach, gdzie walki się nie toczą, no jest niestety spadek czujności. Spadek czujności. A teraz wspominając jeszcze o tych jednostkach, których ciągle nam brakuje, że nie widzimy ich, nie jesteśmy w stanie ich nanieść na mapie, no to ryzyko uderzenia od Białgorodu tak, aby obejść Charków, gdzie przypomnę Ławrow, czyli Ługarow powiedział, że to by im było sukcesem, który by ich zadowalał, no to może się niestety zdarzyć, więc tu trzeba bardzo uważać na tym odcinku pomiędzy Sumami a Charkowem, jednocześnie przypominając właśnie, że tu rejon Awdijiwka, Oczeretne i rejon Czasiwiar. Dwa najważniejsze w tym momencie punkty ciężkości na całej mapie tej, jaką możemy obecnie Wam pokazywać. To teraz jeszcze kończąc kwestię Oczeretnego, jak to wszystko wyglądało w ostatnich dniach i jak się układają podstawowe kierunki łącznie z próbami kontrataków ukraińskich w ostatnim czasie. No niestety bez większego powodzenia. A to jest mapa z 22, pokazująca wszystkie najbardziej istotne punkty, gdzie było najwięcej potyczek ogniowych i wymian ognia pomiędzy stronami. I tak jak no tutaj na Zaporożu, tak delikatnie, to już od skrętu tu za Buchedarem w kierunku na północny wschód zaczyna się robić gęsto do Awdijiwki, słabiej, jak widać, mniej w rejonie Bachmutu. Były teraz próby pod Biłochoriwką tutaj, no dosyć krwawo utopione, bo tam było kilkanaście ataków, prób ataków, czyli ten łuk tutaj Lisiczańsk, Biłochoriwka aż do Kreminnej, i po czym dalej dużo, dużo spokojniej. To jest jeszcze mniej więcej to, jak prawdopodobnie mogą przebiegać w tej chwili przygotowane do obrony linie jako linia przesłaniania względem właściwej linii obrony bardziej na zachód, gdyby zaszła taka potrzeba, przygotowane przez Ukraińców.
wyjście z Marinki, wyjście z Pierwomajskiego i Oczeretne. Te punkty mniej więcej się łączą i pokazują co najmniej, co chcą osiągnąć, przynajmniej przy takich mozolnych działaniach Rosjanie. Natomiast w przypadku działań przebojowych, gdyby się udało tutaj rzeczywiście przerwać, wprowadzić siły rajdowe, no to wtedy będzie sytuacja wyglądała dużo, dużo trudniej. A to jest czas i wiar właśnie, jak, gdzie można zidentyfikować miejsca upadku bomb typu FAB, którymi intensywnie Rosjanie, wykorzystując swoją przewagę w powietrzu w chwili obecnej, operują. To jest z Dżankoj, zniszczona bateria S-400. A teraz kawałek filmu. To są Krynki. To jest rejon Krynek, gdzie sami możecie zobaczyć, jak to wygląda. Postapokalipto. Sporo rozbitego sprzętu. Wszystko to pokazuje, jaka jest ta intensywność ostrzałów artyleryjskich. No i przede wszystkim są to ostrzały oczywiście rosyjskie. To jest widok na pozostałości po zabudowaniach. Tu wszystko można tak naprawdę orać. To z kolei jest rzecz dobra, czyli pociski ATCMS, może inaczej. Trzy strefy rażenia dla pocisków, od które można odpalać z HIMARS-ów oraz zestawów M270 MLRS. Zielone to maksymalnie 92 km dla pocisków, powiedzmy, że teraz podstawowych, tak? GMLRS. GLSDB ATCMS M39 to jest 150 do 165 km strefa żółta. No i teraz ATCMS dla obydwu rodzajów głowic, i jednorodnej oraz dla kasetowej, mówimy o tych około 300 km. Więc most Nerczeński jest w zasięgu, tylko że pamiętajmy, od kiedy tu jest już linia kolejowa z Rostowa do Mariupola i dalej ciągnięta jest, to znaczenie, albo raczej krytyczność znaczenia tego mostu dla zaopatrzenia Krymu zelżała. Aczkolwiek oczywiście byłoby im trudniej. No ale przy znikających okrętach desantowych, których jest sprawnych coraz mniej u Rosjan, i przy wyłączeniu tego mostu, no byłoby trudniej. Zwłaszcza gdyby ta strefa była rzeczywiście intensywnie rażona, gdyby Ukraińcy mieli odpowiednio dużo tych pocisków do HIMARS-ów. A tu kolejny film pokazujący, jak kończą rosyjskie armaty używające północno-koreańskiej amunicji. I wcale mi tego eksponatu nie szkoda. Oby więcej i częściej tak kończyło. Ciekawe, jak załoga, obsługa tejże armaty, czy miała dużo szczęścia, czy nie. Teraz rzecz kolejna. Siły operacji specjalnych pokazały, jak zlikwidowały, bo cały czas, mówiłem już o tym wcześniej, polują intensywnie na środki przeciwlotnicze rosyjskie. Tu jest zestaw Buk, no, któremu ten najwyższy nie pomógł zdecydowanie. Precyzyjny ostrzał z HIMARS-a, wtórne eksplozje, zaliczone. Tu z kolei są puzzle 3D do układania sobie w temacie rosyjski czołg T-72B3. Zrób to sam.
Nie wiem, co tak go ładnie załatwiło, ale efekt jest zdecydowanie spektakularny. Z tymi puzzlami może nie być łatwo. Następnie film pokazuje spektakularne najechanie BMP3 na minę wraz całą wkładką mięsną. Choć niektórzy przeżyli, ale nie wszyscy i nie w dobrym stanie. A tu jest film pokazujący zdobyczne sprzęty pochodzące z Zachodu, które Rosjanie w tej chwili zbierają, ponieważ chcą mieć na 1 maja wystawę w Moskwie, w jakimś tam na Połonnej Górze, z tego co kojarzę, wystawę zdobycznego zachodniego sprzętu. Tak samo pojawia się określenie NATO-naziści, NATO-nazizm, i to wszystko ma być właśnie ubrane w tego typu teksty. Tu jest też Marder, Bradley, było M113. Przy okazji oni oczywiście też studiują te wszystkie sprzęty, żeby się w końcu nauczyć, jak robić porządne BWP, porządne transportery opancerzone. Jedzie to, żeby uświetnić moskiewskie święta. Pierwszo i dziewięciomajowe. Dziewiątomajowe, przepraszam. Szkoda. Szkoda, że nie udało się tego Ukraińcom skutecznie zniszczyć w takim stopniu, żeby nie dało się tego wykorzystać. A tu widzieliście, obrali go całkowicie z kostek pancerza reaktywnego. Przydał się. Tak, i ma to cieszyć oko moskiewskiej gawiedzi. 110. Brygada. Tak. I mają wszyscy widzieć, jak wspaniała jest ta ruska technika. A tu niestety wszystko wskazuje na to, że kolejny trafiony, no, tak bardzo krytycznie, krab, charakterystyczny hamulec wylotowy, tu przedmuchiwacz, osłona. Tak to niestety wygląda. Szkoda. A to jest bardzo fajna i bardzo ważna mapa. Spójrzcie. Ukraińcy wykonali atak z użyciem, tutaj widzicie, stąd, stąd i stąd. Atak, który miał sprawdzić, gdzie i jak jest rozlokowana obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa rosyjska na Krymie. O co chodzi? Atak wykonano pociskami ADM 160 Malt, czyli pociskami imitującymi prawdziwe rakiety. Zidentyfikowano, co chciano zidentyfikować. Myślę, że w najbliższym czasie jakiegoś rodzaju działania będą podjęte, żeby poradzić sobie z tą obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Teraz jak, dlaczego? Skoro tak, tutaj z trzech kierunków poleciały te maldy. Tu jest strefa operowania drona RQ-4B amerykańskiego, który intensywnie oczywiście nasłuchiwał, co jest, co się odezwało. W pobliżu patrolowały cztery, czyli dwie pary myśliwców Rafale osłaniające samolot E-3, po tym jak Rosjanie pozwalają sobie na, w stosunku do Francuzów, pozwalali sobie na brzydkie zagrywki w strefie wód międzynarodowych i przestrzeni międzynarodowej, tak? Więc dlatego jest osłona. Tu RC-135 Wielkiej Brytanii, który też nasłuchuje, intensywnie identyfikuje wszystko. Tu G550 włoski, również samolot rozpoznania radioelektronicznego. P-8
amerykański samolot do zwalczania okrętów podwodnych, czyli ma całe spektrum też różnego rodzaju czujników. Dwa MQ-9 Reaper amerykańskie też patrolowały. Tu strefa, gdzie lata sobie samolot U-2. I wszystko to miało za zadanie maksymalnie precyzyjnie określić wszystkie tu pozycje oraz co i gdzie się znajduje. Maldy są do tego bardzo dobrym sprzętem, żeby tego typu reakcję konieczną opelotki wyzwolić, a następnie zidentyfikować, zgrać wszystkie parametry i przygotować jakiś plan, bo rozumiem, że będzie tutaj jakiś plan w tym zakresie. A tu nie wiem, czy ostatnio pamiętaliście, mówiłem o tym, że do zwalczania dronów to przydałyby się RWGeU3. Tutaj spójrzcie, lata sobie dron FPV jakiś, a niestety nad nim był dron rosyjski z siatką. Pocisk siatkowy. Ja mówiłem o czymś takim jak RWGeU3, czyli ręczna wyrzutnia gratów łzawiących. Polska policja takiego czegoś używa. No, wygląda to siermiężnie, jak siermiężnie i tak dalej, ale to właśnie strzelało siatką, żeby złapać uciekiniera na przykład. I takie rzeczy jak najbardziej się spełnić mogą i to by się przydało. Tutaj jest kolejny przykład wozu. Czyli tego torującego amerykańskiego 1150, który też jedzie do, po pierwsze na badania, po drugie do Moskwy. Spójrzcie, tutaj zapoznają się z tym rodzajem pancerza, jaki był na tym czołgu. Co więcej, pojawiają się dodatkowe informacje i pytania ze względu na to, że o ewakuację, wyciąganie czegoś takiego, to co najmniej trzy rosyjskie bremy były potrzebne, wozy zabezpieczenia technicznego. To jeszcze tu. Widzą, jak wygląda kultura pracy w takim wozie. I tu, spójrzcie na to, widzicie tu po lewej stronie, jak wygląda układ pancerza. Pancerz Nera, czyli niewybuchowy, reaktywny, zanim jeszcze jakiś tam pancerz zasadniczy. Mogą się Rosjanie teraz zapoznać z tym, jaki był stan tego typu konstrukcji pancerzy odpowiednio wcześniej, bo to nie są najświeższe czołgi, pamiętajmy. Najświeższych Amerykanie nie wysłali, tego się Rosjanie nie dowiedzą, ale jednak sporo wiedzy przyswoić niestety mogą. No i tu żal, że to nie zostało dokumentnie zniszczone. Tu wozy zabezpieczenia technicznego Herkules. Jakim cudem udało się dorwać te Herkulesy, to ja tego nie rozumiem. Gdzie, co i jak i dlaczego. No ale niestety, dwa takie wozy co najmniej udało się Rosjanom złapać. A tu Leopard 2A6 przewożony jako trofeum. Też wyciągało go co najmniej trzy wozy, bo ciężki jest, no to wysadzili mu, zdaje się, gąsienicę, żeby móc sobie poradzić z nimi, go wyciągnąć i żeby go wysłać do Moskwy. A tu pewne rozczarowanie. Przypomnę wam, że dużym rozczarowaniem były reklamowane jako game changer amunicja krążąca amerykańska Switchblade. Switchblade 300, Switchblade 600 okazało się, że w warunkach bojowych, no niestety, nie ten teges. I tu się okazuje, że Amerykanie wyciągnęli wnioski ze stosowania Ground Launch Small Diameter Bombs, że one też niestety nie pokładają, znaczy nie spełniły pokładanych w sobie nadziei, jeśli chodzi o skuteczność. No, zobaczymy, co z tym dalej zrobią, ale pojawił się koncept dopracowania tego uzbrojenia. A tutaj taki mały, sympatyczny rysuneczek, jeżeli chodzi o prognozy Ministerstwa Gospodarki, informujące, że cena rosyjskiego gazu dla Chin zostanie obniżona o 28% w porównaniu do cen, jakie płaciła Unia Europejska. Podoba się to Rosjanom, prawda? Podoba, podoba. Na pewno podoba się Chinom. Więc no, jak będą sprzedawać więcej, chociaż nie jest to możliwe, to i tak za mniejsze pieniądze.
A tu ważna rzecz. Polska dostała zgodę na zakup do 360 pocisków AR/GM ER Extended Range, czyli pocisków przeciwradiolokacyjnych, zaawansowanych, naprowadzanych o wydłużonym zasięgu, czyli do 250 km, za kwotę prawie możliwą do 1,3 miliarda dolarów. Bardzo, ale to bardzo ciekawy sprzęt. Dlaczego? Bo został dopracowany tak, aby mieścił się w komorach bombowych myśliwców F-35. Po to one zostały właśnie zrobione. No, kompletnie, no to jest zasadniczo nowy pocisk. Nie tylko kolejna w linii rozwojowej pocisków rodziny HARM. To jest coś nowego po to, by wykorzystać zdolności Stealth, własności Stealth samolotów F-35. Dlatego właśnie takie w tym momencie, o takie aplikowaliśmy, na takie dostaliśmy zgodę. Tu, jak to wygląda pod samolotami typu F-18. Oczywiście w związku z tym mniej ich się da schować w komorach wewnętrznych kadłubowych F-35. Szczątkowe powierzchnie aerodynamiczne zamiast dotychczasowych. Wszystko przycięte tak, żeby było mniejsze, bardziej pasujące do F-35. Tutaj spójrzcie na tą ewolucję. Tak było, takie były tutaj powierzchnie sterujące i zostały zmniejszone na poczet czego? Jednej takiej długiej lotki, nazwijmy to, powierzchni nośnej, więc spora zmiana. Zresztą tutaj to dokładnie widać. To jest ewolucja, aby dopasować się do nowego nośnika. A tu są pociski MALD, które należałoby wraz z nimi też kupić, żeby dobrze wypełniały swoją rolę, bo tu jest bardzo istotna kwestia współpracy pomiędzy tego typu pociskami i MALDami, czyli celami pozornymi, żeby zwiększyć skuteczność tego typu sprzętu. To jest bardzo ważne. Teraz tak, jeszcze mówiąc dalej. W ostatnim czasie słyszeliście o aresztowaniach Polaków chętnych do zamachów na Zełenskiego, to słyszeliście. Węgry blokują nam pieniądze, 450 milionów euro rekompensat za przekazany na Ukrainę sprzęt blokują. Słowacki rząd odmówił wsparcia Ukrainy, na co zrobili Słowacy? Zebrali prawie 2 miliony euro na amunicję dla Ukrainy. Pokazali paluszek swemu liderowi politycznemu, tak? Wyrazy szacunku dla obywateli. Polska policja, zdaniem Piotra Kaszubary, tego pozdrawiam z fundacji UA Future, zdołała ustalić miejsca pobytu ponad 160 dzieci porwanych przez Rosję w ciągu ostatnich lat z Ukrainy. I to zrobiono między innymi we współpracy z policją niemiecką. Bo one tam się właśnie odnalazły i tego nikt nie wie, jak to się mogło w ogóle stać. Ale to może być ciekawy trop do sprawdzenia pewnych rzeczy. Ale ogólnie uprowadzili ponad 16 tysięcy dzieci Rosjanie. Rosyjska miss propagandy Margarita Symonian zabrała się ostatnio za wychwalanie kogoś ze starej historii, Michaiła Murawiowa, ksywa Wieszatiel. Ktoś, kto mścił się na polskich powstańcach styczniowych. I ta ksywa jest związana z tym, w jaki sposób to robił, no to tak jakby sobie przypomnieć, jak bardzo polscy powstańcy styczniowi musieli zaleść caratowi za skórę, że po 160 latach próbują katów tego naszego powstania, naszych rodaków wyciągać, żeby co, żeby nas przestraszyć? No to na pewno im się to nie uda. Do tego wszystkiego pamiętajmy, ważne rzeczy. Ukraińska nowa ustawa o poborze będzie działała od 17 maja, więc jej realny wpływ pojawi się tak naprawdę w drugiej połowie roku. Wojskowi chcieli 500 tysięcy nowych zmobilizowanych. Na tą chwilę raczej to będzie 120 tysięcy, a to jest za mało. Według planów tego, co mają wcielić, bo tam są, jak się okazuje, coraz to różne
złagodzenia tego wszystkiego. No niestety to chyba nie są dobre rzeczy i tutaj zdecydowanie gdzieś coś iskrzy pomiędzy wojskowymi a mundurowymi, a cywilami. Do tego wszystkiego teraz jeszcze powiedzmy parę rzeczy o tych pociskach, które Polska może, zaznaczam, może kupić, no a nie są to tanie rzeczy. I możemy je kupić wraz z towarzyszącym pakietem szkoleniowym, logistycznym, makietami, pojemnikami transportowymi w ramach tej ceny do. Oczywiście ona będzie korygowana. Więc pamiętajmy, zgoda na zakup to nie jest to samo, co już kupno. I te pociski AGM-88ER, z których one wyszły, stając się tym ARGM-ER, już znamy. Spełniły one swoją rolę. Tym pociskom stawiano swego czasu zadanie niszczenia stacji radiolokacyjnych i tym podobnych rzeczy. Teraz mogą one również zajmować się, jakby to powiedzieć, obiektami walki radioelektronicznej. Są znacznie bardziej inteligentne, a zostały zrobione po to, żeby się mieściły w komorze myśliwców generacji piątej. Podkreślić trzeba, że zarówno ARGM, jak i ARGM-ER od momentu, w którym zintegrowano z nimi układ nawigacyjny INS, GPS i aktywną głowicę radarową, no to już nie są tylko sprzętem do tłumienia OPL przeciwnika. W większym stopniu można ich używać jako bardzo precyzyjnego i szybkiego, bo teraz mają prędkość ponad 2 macha, oręża do niszczenia ważnych celów, takich choćby jak wyrzutnie pocisków, Iskander czy systemy walki radioelektronicznej. I to możliwość złapania Iskanderów, jeżeli by się zdarzyło, że właśnie by odpaliły i dało się je namierzyć i odpalić, i one znajdą dzięki aktywnej głowicy radiolokacyjnej te wyrzutnie, to jest spory plus. Mogą się zacząć Ukraińcy, znaczy, przepraszam, my możemy w tej sytuacji zacząć się od razu odgryzać przeciwnikowi. Jeżeli Iskandery odpalane w przypadku, gdyby doszło do konfliktu z Polską, z obwodu kaliningradzkiego, od razu mogą dostać precyzyjną odpowiedź i znajdą je po zgrubnym wystrzeleniu na ostatnie znane pozycje. To samo oczywiście na Białorusi. A to wszystko w połączeniu z możliwością przenoszenia w wewnętrznych komorach F-35. Pamiętajcie, jeżeli uda się, jeżeli nie zostanie wykryty, wleci dalej. Przyjmijmy 100 kilometrów w głąb terytorium wrogiego. 250 jeszcze jest w stanie polecieć ten pocisk. No to można naprawdę zaskoczyć. I to jest ciekawe. Dlatego te 360 przy ich cenie, no możemy nie podołać kupnu takiej aż ilości, ale byłoby to coś, co byłoby w stanie zdecydowanie przerachować kości całej strukturze radiolokacyjnej i obronie przeciwlotniczej przeciwnika, który chciałby od wschodu z nami coś robić. Jakbyśmy je tylko mieli. Jest to jedno z najbardziej optymalnych narzędzi pozwalających na bezpieczne wywabienie z nory i skuteczne zwalczenie. A jeżeli by właśnie w komplecie z nim jeszcze były te pociski MALD, zwłaszcza jeszcze w wersji J, dłuższej, co do zasięgu, to te prowokują, uaktywniają, te lecą, wykrywają, niszczą. Świetne kombo wtedy. Wtedy byłoby bardzo fajnie. Ponadto pamiętajmy, że tak naprawdę mogą one eskortować jedne i drugie, MALDy prowokując, a RGM-y eskortując na wypadek wykrycia środków, które chcą zwalczyć, rakiety typu Cruise, rakiety manewrujące, na przykład, nie wiem, Storm Shadowy, gdyby były jakieś Taurusy, ale u nas jeszcze JASMY. Skoro wróg jest nastawiony na to, że trzeba nasze JASMY, bo to najważniejsza broń o długim zasięgu naszym, zestrzelić, a na odpowiednio długim odcinku towarzyszą im MALDy, które prowokują, i jednocześnie skupiają na sobie ogień baterii przeciwlotniczych, które jeszcze poprawiają im oprócz tego wszystkiego właśnie takie AGM-y, niszcząc przede wszystkim stacje radiolokacyjne i wozy dowodzenia, stanowiska dowodzenia, które są droższe niż same wozy wyrzutnie, no to się robi ciekawe kombo. Naprawdę ciekawe kombo.
Więc jest to naprawdę fajna sprawa dla nas. Co mamy następnego? Do tego wszystkiego oczywiście samoloty tego typu, żeby dobrze rozpoznawać radiolokacyjnie, mapować co trzeba, są nam jak najbardziej potrzebne. Więc mam nadzieję, że szybko będziemy mieli więcej naszych, już nie tylko z silnikami tłokowymi, SAB-ów, AEW-340, ale również takich na przykład na Falconach lub Bombardierach. No i umowa na zakup 72 kolejnych K239 Czunmo. Dopiero jak się okazuje, w kolejnej umowie numer 3 może być mowa o zrobieniu tego, co jest nam niezbędne, czyli o produkcji tego typu pocisków. A tu jest akurat rakieta CTM-290, która leci na 290 km, odpalana już, jak widać, z podwozia jelczowego, bardzo stabilnego, bardzo dobrze się zachowywał przy odpalaniu. Tu są podpory stabilizujące. Fajnie to wygląda, no ale kupujemy tysiące rakiet, kupujemy setki tego typu pojazdów i przypomnę, inne kraje kupujące kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk tego typu rzeczy od razu sobie załatwiały produkcję pełnozakresową u siebie, zarówno samych wyrzutni, jak i rakiet, a my nie. U nas mamy tylko kiepską polonizację tego wszystkiego i ja rozumiem, że gorset ograniczeń z czasu poprzedniego rządu ma wpływ na te rzeczy. No, no nie da się, żeby było inaczej, ale to nie jest to, czego my naprawdę potrzebujemy. My musimy mieć to u siebie w produkcji i kontrolować w pełni ten proces dla co najmniej podstawowego zakresu amunicji. Tu zaś jest, no, jakiś mały sukces, tak? Czyli Nitrochem będzie sprzedawał trotyl, który będzie służył do elaborowania amerykańskich bomb i rakiet. No cóż, może być. A tu bardzo ważna rzecz. No, chyba trzeba uznać, że wypowiedź ministra spraw zagranicznych ze wszech miar odpowiedzialną jest. I tutaj Tomasz Dmitruk to wrzucił, że w 44 pakietach pomocy, jakie Polska udzieliła wojskowej dla Kijowa, łączna wartość tego była około 9 miliardów dolarów. To, co jest mowa o, jak to się nazywa, o kompensatach za przekazane uzbrojenie, to jest 600 milionów złotych plus 1 600 000, około 2 miliardów 200 milionów złotych, które i tak nie mogą teraz dotrzeć ze względu na obstrukcję Orbana. No to przepraszam bardzo, ale to się ma nijak tego typu kompensata do realnej wartości sprzętu, który od nas poszedł i to jest realnie dostarczony. Chciałbym widzieć, jak wygląda podliczenie realnie dostarczonego sprzętu przez Niemcy. Nie deklarowanego, tylko dostarczonego. No ale to już chyba nie tu i nie teraz. Cóż, takie życie, ale trzeba walczyć z dezinformacją, nie ma innego wyjścia. Moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym update'cie frontowym. Trochę rozbudowanym o polskie elementy. Jeżeli się Wam podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskubowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami. Przepraszam, że dzisiaj było trochę później. Musiałem parę spraw pozałatwiać, a jednocześnie technicznie coś znowu nie domagało. Materiał ponadgodzinny, więc mam nadzieję, że jednak pomimo tego, że poleci pewnie 21, to jednak będziecie usatysfakcjonowani. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy opisany na kanale sposób, zwłaszcza polecam Patronite i Supi, a wszystkim tym, którzy wspierają, pomagają, bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się, przypomnę, 11 maja. Są jeszcze jakieś pogłoski, czy aby ktoś nie chciałby się we Wrocławiu zorganizować w długi weekend majowy gdzieś w Spiżu, czy coś takiego, to jeszcze jest wszystko do zagadania, bo jakoś nie mam planów konkretnie majówkowych. I potem 15-16 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, Paweł Bednarz, polecam kontaktować się z nim na jego maila w sprawie pikniku czerwcowego na jego Włościach. Pozdrawiam wszem i wobec. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.